No to lecimy. Tym razem oczywiście w turnieju Big Yuli Cup w dolnej drabince zmierzą się Shin oczywiście z Korei Południowej, dawniej miał ksywkę Ragnarok, Gaming Gladiator z tego drużyna i z drugiej strony na czerwono Cure, zawodnik Team Liquid z Korei Południowej również jest i ten zawodnik. Witamy wszystkich bardzo mocno, widzę, że Black Winne dzisiaj pierwszy na czacie, siema siema. Witamy wszystkich na relacji z turnieju, Auristel Buongiorno, PK-san. Siema, siema, witamy wszystkich. No i poglądamy sobie dzisiaj właśnie, jak tam na korejskiej scenie to ostatnio się prezentuje, jak to ostatnio wygląda. No widzę, że Shin trochę późny ekstraktor robi, ale to nie jest taki skandalicznie późny. Raczej wszystko jest w granicach w miarę rozsądku. Ale wyróżnia się, no, że faktycznie leciutko później. Command Center zagrany przez Cura. Na razie może jeszcze się napiję wody. No i powrzucamy też parę powiadomień o tym, że transmisja ruszyła, ale no, rusza też Reaper. Zwyczajnie robi za tym Marina Cure, żeby mieć jakąś odpowiedź na potencjalne zerklingi, ale też na przeganianie Overlorda. Tak, tak, widziałem jakieś wyzwanko od Rodzyna na Discordzie, zgadza się. Coś tam się działo. Coś widziałem, coś pamiętam. No, troszeczkę popracował, podziałał. Tutaj jak widać, Sporecrawler został zatrzymany. Wierzę, że się nie zdążył tej haczy postawić. Aż dziwne, bo miał surowce, tylko coś już nie wyszło, coś ewidentnie nie poszło. Może wątpił, że kliknie i że zdąży. Królowa, jak widzimy, pędzi. Drona jednocześnie też jest skierowana tutaj w górę, żeby postawić jednak haczerkę na godzinie trzeciej. No taka pewna zmiana nastąpiła. Witamy Fede Warrior. To jest taka typowa robota. Drona się będzie zamieniać w ekstraktor no, za każdym razem, jak tylko będzie mogła, żeby jednak nie wybudować tego ekstraktora ostatecznie, ale żeby też Reaper jej nie zniszczył, bo to tylko o to chodzi. Zamieniamy się w budynek po to. O, teraz ciekawie będzie, bo może Cure klika właśnie intensywnie, a jednak nie dał rady przyblokować budowę tego budynku. No, Reaper robi, co do niego należy, ta drona pewnie finalnie nie zostanie uratowana. Tak się zastanawiam, czy opłaca się tymi helionami właśnie tak podjechać, żeby atakować też sam ekstraktor. No i w końcu wygospodarowana królowa, żeby pozbyć się Reapera. No takie skromne ruchy, ale w miarę ważne. Jak widzimy, 6 helionów. Orbital przelatuje na swoje miejsce. Lekka inicjatywa w końcu, jeżeli chodzi o Shina, wyjście na mapę z zerklingami. No i jest też Banshee. Banshee oczywiście ma zaraz zniszczyć drony. Królowe są całkiem dobrze ustawione. Sport też obecny. Ale Overlord właśnie zauważył Banshee, więc troszeczkę zniechęcony raczej jest Shin. To jest, znaczy, chciałem powiedzieć Cure. Shin to akurat bardzo dobrze broni się. Kończy się pole niewidzialności dla Banshee. Ringi za wiele zrobić aktualnie nie mogą, jak heliony siedzą w bazie. Nawet Cure spróbuje, a raczej próbował chwilę temu złapać te zerglingi helionami, bo sobie rozdzielił właśnie te jednostki na dwa składy, po 3 heliony z każdej strony. Lekko ryzykowne, bo lingi mogłyby go gdzieś złapać na mapie, ale szansa na to, że dojdzie do jakiegoś większego błędu, oczywiście jest nie za duża. Siema Trainter, cześć mi się 1985, kulek czarny, witamy. No i tutaj akcja Banshee.
trzy drony w zasadzie, nie tracą żadnych punktów zdrowia, to dobry wynik. Królowe nie wiedzieć, czemu teraz zaczęły atakować skałki. Słaby to moment, lepiej, żeby królowe cały czas pilnowały. Skromne oddział, ale krzywdę zrobić może jakoś Shinowi. Bardziej na razie czyszczenie biomasy oraz niszczenie overlordów pozostaje Kyurowi. Oj, tutaj świetna miejscówka na Sieczankę, dlatego się właśnie do niej zapakował. Zawsze jest opcja, żeby przerzucić jednostki do pierwszej bazy Shina. Shin powinien to brać pod uwagę i aż dziwne, że tu nie ma jakiegoś spora, czy może kilku królowych. No boi się o czwartą bazę, ale jeszcze nie zanurkował. Pewnie czeka na prędkość do Bane'ów. Tutaj też jest kontra swoją drogą Bane'ingów. Teran jej nie zauważył jeszcze. O, chyba teraz już zauważył, tak, widzę na minimapie, że spojrzał w to miejsce Cure. Jaka będzie jego reakcja? O, w zasadzie to nie jest ona za bardzo potrzebna. O, Command Center został zniszczony. Tu jest dużo. O, dokładnie, przerzut do pierwszej bazy, to jest to, co powinien zrobić Cure, no i robi to doskonale. Sporo fragów miał Siege Tank, bo 18. Całkiem niezła batalia. Myślę, że nawet to wszystko na razie się układa pod dyktando Terrana, no i faktycznie 700 różnicy, jeżeli chodzi o straty. Mikers się ma, witam mocno. Dobrze, że streamek, bo ja już mam dość piątku, bo trzeba doczekać jakoś do końca pracy. No właśnie, no właśnie. Więc ja w sam raz tutaj będę ratować w tych ostatnich godzinach niedoli. Shin oczywiście po raz kolejny zbiera się do kontrataku, jakieś medivaki wylatują. No, nie ma lepszego momentu, żeby akurat z Erglingami wbiec do Terrana niż teraz. Jeszcze mógłby nawet się pod te mariny może zapakować, ale Shin próbuje pobiec jeszcze do drugiej bądź pierwszej bazy. No jest mina, więc tu się nic szczególnie dobrego dla Zerga nie wydarzy. No ale 11 CV był w stanie wyciągnąć, więc całkiem sensowny kontratak. Większość tutaj jeszcze lingów się cofa. Albo przynajmniej dobre pół. Nigdy zamiast pracy zawsze tam prop się. No tak, no tak, no tak. Ostatnio była taka lekka refleksja, że najchętniej większość osób to by poszła do pracy, chwilę pogadała i wyszła. A nie tam jakaś praca. No, ciekawe czasy. Dobra, lingi kontratakują. Shin chce znowu się dobrać do SCV-ek, to na pewno. Tutaj jest mało biomasy, ale w sumie już nawet zaczyna dodawać hydraliski, więc trochę większy potencjał obrony na pewno za momencik będzie mieć Cure, znaczy Shin, a natomiast Cure, no już się dozbroił. Jeszcze tylko te 2-2 i myślę, że spokojnie już nawet te hydraliski nie będą dużym problemem. Przyzwoita mina, tutaj jest oczywiście czwarta baza Cure'a. No i działamy, wchodzimy. Doskonale, tutaj kilka tych jednostek zostało, jak widać, wyłapanych. Co to się dzieje tutaj na tej planetarce? Jakiego skina ma ciekawego z działami? Nawet fajnie to wygląda, pierwszy raz tak zwróciłem na to uwagę, nie? Ale fajne, fajne takie dwa działka. Jeszcze w środku są jakieś dwa mniejsze. No, kapitalna mina. 27 jednostek zniszczyła jedna mina. Miny potrafią być najbardziej wydajną jednostką w ciągu dużych turniejów również, także zawodowcy lubią to. Uuu, i tutaj kolejne miny.
Chodzi o to, że Shin ma większy limit, ale... Miny robią robotę. O, Waciach jeszcze, ekstra. Pozdrawiam gorąco, bardzo dziękuję, Waciach. Kłyp, to motkę ma September 2024 śmieszną. Jest jakiś robak chyba. Dziękuję bardzo, Waciach. Siema, siema. Jak ktoś jest w pracy i ma jak napisać na czacie, to napiszcie na czacie Kabanos albo tam, co akurat wam przyjdzie do głowy. Jestem ciekaw, ile osób tak sobie przypadkiem łącza w robocie. Sam raz. Dobra, Mariny, Marudery, Medivaki, wszystko na M. Generalnie jest grane przez Terana. Wchodzimy na godzinę 6. Troszeczkę Maruderów, Marinów. Może pokajtować to wszystko. Doskonale. No i dobra mina znowu. Aż dziwne, że jej nie zniszczył, bo przecież były hydry, była detekcja, to wystarczyło wysłać jednostki z tą komendą ataku i byłoby lepiej niż się skończyło. Aby kupić samochód, zapraszam. Maniak, siema. Maniak, handlujesz teraz samochodami. Katarzys też widzę w pracy. Kulek czarny również. Super. Witamy, witamy. Oho. Ale zdalnie, czy... Najlepiej jakbyś się tak w robocie, w przejściu jeszcze jakimś, nie, gdzie co chwilę ktoś przychodzi. Wyłożony stream odpalony na cały jeden monitor. Shin nie jest w stanie za bardzo się przedostać na dalsze tereny. Skałki zniszczone, idzie dalej przed siebie Shin. No dobra, w końcu będzie chyba jakieś większe wejście tego zawodnika. Tak jest, atakujemy, atakujemy. Dużo Bane'ów. Pinki, Hydry, Coco Jumbo i do przodu. Nie, no ładnie. Zalewa go. Kurczę, szanuję, no. Mało kto jest w stanie pokonać Terrana, mając tylko 2-2 i zalewając go właśnie taką masą ciekawą. Tutaj Hydry mogą się zająć orbitalem. Tutaj jeszcze się zastanawiam, czy nie dało się dalej iść za rywalem, ale może on akurat chce tak trochę grać na czas, żeby Hydry właśnie porobiły te bazy w spokoju. Ale to nie takie proste, bo jeszcze CV naprawiają. No kurczę. Może Kiorowi uda się obronić tę lokalizację. Posiłki przyszły. Hydry robią wrażenia. No jednak pożałował Kior tej decyzji, żeby rzucić się do obrony, chociaż orbital niby jest w powietrzu, niby jeszcze istnieje. Ale nie wyszło najlepiej. W ogóle tutaj są, a to są szpiedzy. Changelingi jakieś. W innym miejscu. Bardzo sensowna robota, jeżeli chodzi o Shina. No, wie kiedy podejść, wie kiedy odejść, to nie jest taka wbrew pozorom łatwa sztuka. Jeszcze te miny przy okazji przeszkadzają. 17 CV zniszczył. Ciekawe, czy będzie kontynuować takie ataki Hydralink Bane, czy jednak właśnie postawi znowu na lurkery. Bo dzięki lurkerom można rozwalić te fortyfikacje z planetarkami, jak chociażby tutaj. Albo na godzinie 9 też. Do tego będą właśnie już potrzebne czyhacze. No i być może pójdzie taką ósemką właśnie w to miejsce. Resztą jednostek może zaatakuje na 9, to na pewno też jest niegłupi pomysł na atak, zwłaszcza, że raczej czuje swoją przewagę Shin. A Raven też z roboty, znaczy z domu. Praca zdalna, czyli ogarnięcie obiadu, prania, sprzątania trochę. Sam raz. W biurze Lipo można mieć cały czas nad ramienia monitoring. To jest bardzo dziwne, jak ktoś ci cały czas patrzy przez ramię, co ty robisz. A, że ktoś może ci pojawić znienacka. No tak, no tak, no tak. Mam też na stałe, ale odwracam komórkę. I co, na słuchawkach, Katarzys? Jak to działa? Słuchaweczka tylko w jednym uchu, jak na wykładzie na uczelni, bo tego ucha nie widzi wykładowca. I żeby przetrwać, żeby coś tam sobie posłuchać ciekawszego. No, cwaniaka. Mniej niż zero, dziękuję bardzo.
79 lat, dzięki za wsparcie. Zbliża się jakiś duży turniej, no taki Homestead Cup, nie wiem czy to traktujesz jako duży turniej, ale powolutku nadchodzi i liczę też, że w pierwszej połowie października, może w drugiej, pojawi się jakieś ogłoszenie a propos właśnie większych imprez w nadchodzącym sezonie. Miejmy nadzieję, że nadchodzącym. 10 lurkerów zakopał sobie Shin. Mam nadzieję, że użył tutaj jakiejś komendy Hold Fire, tak no, dla fabuły, dla rozrywki trochę. Te changelingi są czyszczone, jak widać Cure się barykaduje po swojej stronie mapy. Siedzi u siebie, tak. No na razie nie ma wyjścia, musi tak siedzieć. Ale dziwię się, że tak powoli te lurki podchodzą, prawdę mówiąc. Ładnie się ustawił Cure. O, to sprzątnie chyba. No rewelacja, no. Ale bardzo dobrze zamikrował te pierwsze salwy. Unikał idąc po prostu tak prostopadle do lurkerów, powiedzmy. Fajnie to ogarnął. Doskonale, planetarka rozwalona. Fajne się turlają. Homestead Cup spoko, w sumie ma swój klimat. No, bardzo fajny turniej, zgadza się. Już byłem na nim chyba 4 razy, jak dobrze pamiętam, tam na miejscu. Może się uda wybrać właśnie pod koniec listopada tam. Są takie pomysły, nie wiem czy to się uda, bo na razie mam odpowiedź może będzie miejsce na polski kas na miejscu, no. Także ciężko podejmować decyzję w oparciu o może jechać, bo może będzie miejsce. To tak średnio bym powiedział. Doskonale. Ale jeżeli nie będę mógł pojechać, to oczywiście pokomentuję z domu, to też będzie spoko. Turniej tak czy tak zobaczymy. Ale jest wyjście na mapę teraz, masowane Cure'a. No ma większy limit, ma 3-3, więc ma dużo argumentów, jeżeli bitwa się odbędzie w ciągu najbliższych 20-30 sekund. To raczej Cure ma duże szanse na zwycięstwo. Fajnie Ghosty zostawił w ogóle tutaj z tyłu. Bardzo roztropnie. Mamy też kontrę zerglingów na godzinę 9. Tutaj też kilka wbiega do trzeciej bazy. Ładnie to ciśnie, no. Patrzymy jak teraz Ragnarok się w sumie to nie broni, bo czeka na ulepszenia. Moim zdaniem słusznie. Jeszcze się leciutko musi umocnić, dorobić trochę jednostek i dopiero wtedy będzie pewnie kolejna akcja. Linki to chyba nawet by rozszarpały planetarkę, bo... A nie, już jest pancerz do budynków zrobiony, to ciężko. Jest pancerz na budynkach, to same linki mają trudne zadanie. Wchodzić, nie wchodzić, pewnie ma dylemat Shin. Czy może, czy nie może. Łatwo nie jest, jednostek rywala jest całkiem sporo. Od prawej strony na... Ariny na marudery najpierw. Sensowna robota. Widać, że Cure tutaj no, osiągnął swoje. Rozwalił dwie ekspansje, po czym się wycofał i ustawił na środku. Teraz pewnie będzie chciał znowu atakować na godzinę 6. Tam jest nieco mniej biomasy, więc może będzie mu łatwiej. Siema Gandhi, witam mocno. Exilki tak w sumie serio pro czekają, aż im się 3-3 zrobi. Sprawdzają i czekają za ile będzie. Tak. Niektórzy gracze, większość chyba nawet takich topowych, myślę, że spokojnie. I widziałem to wielokrotnie, że czekają aż jakieś ulepszenia skończą, oni często zgrywają z tymi ulepszeniami ataki. Czasami właśnie zapomną i to jest taki antytiming, typu za 10 sekund będzie ulepszenie, oni wchodzą w bitwę już, nie? Albo ta bitwa już się tam rozgrywa, to wtedy jest niedopatrzenie. Niemałe. Ale czasami też widać po prostu jak na dłoni, że... No nie opłaca się walczyć w danym momencie, no bo rywal ma te 3-3, my mamy 2-2, nasze 2-2 się zaraz kończy, to często jest lepiej stracić dwie bazy nawet i zrobić zamiast tego jakąś kontrę. O, Cure. Czuję presję zapewne. W ogóle jaka dziwna gra, nie? Jest dopiero 22 minuta pierwszej mapy. Znaczy to już w sumie late game taki, ale...
Ale no wiecie, jest jeszcze dużo minerałów na mapie, a Cure ma tylko 27 SCV i 157-160 limitu armii w sumie już teraz. Także ciekawa interakcja. No, duże liczby terana. Zerk rezygnuje bardzo szybko z tej bitwy. Myślę, że słusznie. MC Quack, siema, WTF, witamy. Na jednej słuchawce albo po cichu jest słuchany streamek, spoko. Na patencie. Ładnie Liberator wyłapany. Czekamy oczywiście na kolejny ruch Cure'a, bo to raczej on tutaj dyryguje, kiedy będzie batalia. Ragnarok o taki już przysuszony jest, jak widać. Stoi bardziej na biomasie. Cure oczywiście już się zabiera za kolejną bazę zergowego zawodnika. No i teraz zobaczymy, czy będzie ten potencjalny, tak jest, fight, będzie walka. Wyciągnięte Liberatory w pierwszym tempie. Oj, dużo lingów padło od min. Wydaje mi się, że może nawet za dużo, ale jest jeszcze spora partia Bane'u wchodząca w środek sił terańskich. No ja już nie wierzę, ale Ragnarok to chyba wyczyścił, no. Brawo. To nie była łatwa batalia, łatwe wejście. Wtedy tak się zapowiadało, nawet słabo. A jednak to zrobił. No i teraz porównywalny limit. No i teraz dopiero fakt, że Ragnarok zbiera więcej, będzie w stanie mu może nawet dać zwycięstwo. Oczywiście nie może takich walk jednostronnie złych brać, jak tutaj właśnie. No tak się zabrał za to, ale nie powinien wchodzić w pola 3-4 Liberatorów jednocześnie. To na pewno był zły pomysł. No ciekawe. Cure na 25 SCV. To jeszcze jakaś mina była. Na 25 SCV plus muły. Tutaj drony pracują. Bardzo interesujące w sumie, że takie coś tutaj teraz wyniknęło. O, słyszałem Liberatora chyba. Kolejne sensowne wejście Cure'a. No spokojnie patrzymy, aż już, no, zdobył ponad 100 limitu. Sytuację dla terana jak zawsze ratują muły. No nawet Cure przez chwilę więcej zbierał, co jest dziwne. Przy takiej dysproporcji robotników, ale też kwestia, czy mamy złoża, czy mamy kolejne bazy, z których zbierać można. 25 minut zakończonych. No i teraz, no, z lurkerami się będzie akurat broń Shin, czyli nie będzie takiego wielkiego natarcia. Tutaj raczej Cure będzie podlatywać Liberatorami. Fajnie wyciąga. Aj, ale jednego zniszczył z dwóch. No to nie jest takie proste. To jest jeszcze jakiś jeden Marine. Przebiegły po niego zerglingi, rozszarpały. Teraz tylko w tym miejscu na mapie dzieje się akcja. Czy nie jeszcze robi jakąś kontrę przez godzinę szóstą? Niebawem dobiegnie. No jest podejście. Ajajaj, ale nie kliknął Liberatora. To był chyba błąd. Trzeba te Liberatory niszczyć czym prędzej. Przestawia lurkery i to w słuszny sposób, chociaż nie wszystkie. No, mam chyba złe wieści dla Shina, bo Cure już
Ma naprawdę bardzo ładną masę krytyczną. Doskonale. Jednak terranizacje, jednak muły dały taki przychód, że Cure odbudował swoje siły. No to też kwestia trochę niektórych złych walk Sheena, które potem popełnił po, powiedzmy, 18 minucie gry, ale jednak Cure, no proszę. GG. Ładnie zagrane. No to jasna. W górnym prawym rogu Sheen na niebiesko i oczywiście Cure na czerwono. Na razie prowadzi Terran. Jeszcze jedna mapa i oczywiście przejdzie do kolejnej rundy. Tam już czeka na niego Nightmare. Istny koszmar. We własnej osobie. No, myślę, że jak dojdzie do pojedynku Cure na Nightmare, to raczej Cure jest faworytem, ale Nightmare potrafi aktualnie chyba każdego, nawet bardzo dobrego Terrana pokonać. No może na Maru, nie miałbym wątpliwości, że jednak Maru by wygrał. Ale Maru jakiś taki jest właśnie, że czasami weźmie udział w trochę mniejszych turniejach, ale przeważnie jednak rezygnuje. Czekam też, nie ukrywam, trochę na Serrala. O, Stawin, klasa. Giga, dziękuję za wsparcie kanału. Piękna sprawa, zobaczmy, czy jakaś wiadomość jeszcze była. Miłego weekendu, 5 dyszek na miodzio. Mega dziękuję, Stawin. W sumie wczoraj też było na miód. Będzie więcej miodu. Bardzo dziękuję, Stawin. Na kakao, na kakao, teraz będziemy zbierać. Jakie uwielbiam kakao, dobra. Doskonale, bardzo dziękuję. Same szczytne cele. Dzięki wielkie. Sprawdziła SCV-ka oczywiście, co się dzieje, nic nadzwyczajnego, więc teraz tak. Może się cofnąć do bazy, a może blokować trzecią bazę zerka ta SCV. No i właśnie wybrał blokowanie. Mamy pięknego kawalera, trzeba się na miód zrzucić, bo która będzie kastował, jak straci głos. Tak, spokojnie, już choroba chyba powoli przechodzi, no bo nie tak lekko już trzymał do około tygodnia. Ale bez przesady, jakoś mnie tam specjalnie nie blokuje. No ale jest jakoś trochę mniej energii, mniejsza chęć życia. Ale jeszcze nie biorę tabletek na chęć życia. Dobra, całkiem ładnie poszło. Szybkość do zerklingów. No i tutaj bardzo dobre ustawienie lingów, żeby właśnie taki Reaper nie był zanadto zainteresowany, co się dzieje w naturalu. Tam czasami się ukrywa technologię typu Roach Warren. Ostatnio, jak wiemy, bo oglądamy trochę tego StarCrafta, wielu zergów właśnie woli otwierać Roachami. Zobaczymy, czy Sheen też tutaj tak otworzy. I podmianka na Heliona, jednego, drugiego. Tutaj mamy oczywiście jeszcze dwa Heliony, jakiś techlap, jakieś koszary. No jest dobrze. Sensowna robota, skałki są oczywiście niszczone, żeby odblokować przejście potem, no i wtedy mamy łatwiejszą jakąś flankę. Ale ciekawe jest to, że Sheen zajął trzecią bazę w tym miejscu, pewnie dlatego, że byłby tutaj trochę blokowany, ale jednak jest tutaj czwarta. Trochę oddala zerga od tej złotej bazy, ale ją też się ciężko broni. Więc na pewno Sheen nie jest jakoś bardzo niepocieszony, że nie ekspuje w jej kierunku tak natychmiast. No już trzecia baza na miejscu. Cure ma supply bloka?
No taki nie za długi ten supply block chyba, ale aż dziwne, bo w sumie w rozgrywce nie dzieje się aż tak wiele. Troszeczkę kryptomorów. Coś przelagowało chwilę temu, wydaje mi się. Ale miejmy nadzieję, że to tylko takie było dosłownie na chwilę. Może to było w trakcie wrzucania powiadomienia na YouTube czy gdzieś. Dobra, Cure leci prawą stroną. Tutaj też bardzo mądry taki supply depot, bo on zawczasu widzi, czy jakieś lingi albo bane'y wbiegają i wtedy jest więcej czasu na reakcję. Wiesz, taki etap gry, gdzie gracze nie chcą inwestować w sensor tower. No kurczę, który jeszcze z drugiej strony atakuje. Myślałem, że taki będzie raczej powolny. On już próbuje coś wycisnąć z Shina. No i są te wspomniane Roachy nawet. Po cichu liczyłem, że bardziej zobaczymy styl oparty na zerglingach. A to nawet jest trochę dziwne, bo bardzo dużo zerglingów zrobił Shin. Nie zrobił natomiast Banning Nesta, więc dosłownie same lingi. To jest wszystko, co on robi. I teraz będzie przejście w Roachy. No to jak widzimy, że zerg robi właśnie lingi, to no, wielu teran chętniej wyjdzie na mapę. I może właśnie z tego tytułu teraz potencjalne roacze będą niezłym zaskoczeniem. No ale ma supply blocka i to takiego dużego jeszcze Shin. Zawsze chce robić roacze, one dużo zaopatrzenia wymagają. No bardzo ładna, bardzo sensowna robota. Czyści biomasę i przy okazji otwiera sobie ścieżkę do kolejnego potencjalnego ataku w tym miejscu Cure. No ale na razie raczej on atakować nie zamierza. Atakować będzie Shin, który no, robi taki stary atak, ale cały czas ma on trochę siły. Czyli Roachy. Roachy, Ravagery, Lingi i to wszystko na 66 dronach, czyli taka ekonomia 3-bazowa. No i albo wejdzie, albo nie wejdzie trochę to zagranie Shina. Raczej nie będzie on specjalnie się zastanawiać nad wymyślnymi strategiami, tylko używa takiej czystej siły. Doskonale. Ravagery, Roachy, zerglingi. Bardzo szybko switch tanki był w stanie rozpracować w tym ataku Shin. Chyba błąd Cure'a, że nie miał jakiegoś tam wzniesienia, bo tam dużo ciężej byłoby go dosięgnąć. Zwłaszcza, że zerg nie ma Overlorda, czyli Overseera, który dałby właśnie wizję na wzniesienie. Kontra Cure'a nie jest zbyt mocna. No chyba jednak Shin. Chyba jednak ten atak, ten pomysł, żeby zaryzykować na Roachach był niegłupi. Jeszcze ciekawy wariant z tym, żeby bardzo dużo zerglingów właśnie zagrać dla zmyłki trochę. A i właśnie, ten switchnak na wzniesienie. Ciężko go dosięgnąć. Shin trochę odchodzi. Jeszcze chce trochę też budynków poniszczyć przy okazji. Prosiby mają szansę rozwalić Orbitala. Nice, dobrze. Bardzo ładnie te korosywy są niszczone. Oskodana orbita zniszczony. Widzimy, że Shin nie ma w sobie jakieś ochoty, żeby nawet drugą bazę dać Teranowi, a co dopiero trzecią.
wszystko by blokował najchętniej. Tutaj dwa Mariny kontratakowały. Kur w ogóle ma też jedną bazę na godzinie 6, zaraz na nią rzucimy okiem. O, jak blisko i spłonie. Grzegorz Gaśnica, Grzegorz Gaśnica. Nie przybędzie. Oj, nie przybędzie na czas. A to przykra strata akurat. No i tu jest pełna barykada jeszcze z minerałów i w złotej bazie też są te skałki, więc może Shin się nie dowie, ale to nie oznacza, że przegra, nawet jeżeli nigdy tej bazy nie ujrzy. Jest za to kontratak, duży drop, no ale akurat zergowie są w miarę na miejscu. Tak, 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 spokojnie. No chyba GG, panie Cure. Tak jest, GG. I mamy też punkcik dla Shina w jakieś niecałe 11 minut. W sumie fajnie nawet to Shin zagrał. No to dziś dam. To będzie oczywiście decydująca mapa. Shin na niebiesko, Kior na czerwono. Jesteśmy na mapie Dynasty. Trudna mapka. Jak się rozwinie, to w zasadzie jest jeszcze trudniejsza. Jak tutaj te minerały zostaną wydobyte, to oczywiście można jakieś właśnie ataki wykonywać. No w sumie to bardziej w kierunku Kiora będzie miało miejsce, bo to zerk będzie tutaj jakieś ultry, lurkery, linki może wrzucać. Czy widziałeś mecz, jak Klem Protosem poskładał Kiora 0-2? No pierwsze słyszę, w sumie. Nie wiedziałem o tym, nic. Najpięknie zauważono od razu złota baza. Nie ryzykuję. Dark na przykład by taką szybko złotą swoją pewnie też zagrał tutaj. Grali na weekendzie jakieś turniej, wiadomo, kto go wygrał, ale wcześniej grał na Cure'a Protossem, stwierdził, że Protossem jest najłatwiej grać. Ej, ale naprawdę pokonał Klem Cure'a Protossem? Nie wierzę po prostu. Co to był za turniej? Co to się tam stało? W sumie też ciężko uwierzyć. Działamy. Jak widzimy, muły zrzuca do swojej pierwszej bazy Cure. To jest, myślę, że bardzo mądre postępowanie, dlatego że muł zbiera tak samo szybko ze złotych, jak i ze zwykłych minerałów. Kiedyś było inaczej. Dawno temu muły zbierały jeszcze szybciej właśnie ze złotych minerałów, bo tam chyba 42 przy każdym kursie, a ze zwykłych chyba 30, ale to też były rzeczy lekko zmieniane. No w każdym razie teraz tak samo szybko zbierają ze zwykłych i ze złotych, po 30 chyba przy każdym kursie. Taki mu zbiera, więc no po prostu lepiej zbierać niebieskie, a złote niech zbierają cały czas STV-ki, to takie lepsze rozwiązanie. Overlord wlatuje do bazy przeciwnika, nie zobaczył trzeciej bazy, ale za to zobaczył te chlaba świecącego się przy starporcie, więc już pewnie ma istotne podejrzenie, że to będzie niewidzialna Banshee. Takie rzeczy bardzo często robią teranie, już nawet to widzieliśmy w tym meczu od Cure'a. Ach, to było w meczu kwalifikacyjnym. Co? Klem Gumiho pokonał Protossem w meczu kwalifikacyjnym na Homestar Cup'a? A, dobra, ja chyba wiem, o co chodzi też, bo z tego co słyszałem, to wielu graczy będzie zaproszonych na Homestar Cup'a, bo tam chyba tylko dwóch w ogóle się kwalifikuje. I ale mimo wszystko byli zachęcani przez organizatora, żeby zagrali. I no, żeby tam, wiadomo, jakaś rywalizacja przy okazji była.
Ale no, no chyba nikt nie potrafi sobie wyobrazić, że Clem nie zostanie na przykład zaproszony na Homestar Cup, nie? Coś pamiętam, coś było. Zastanawiam się tylko, czy osoby z kwalifikacji będą miały też wszystko opłacone, podróż, przelot i tak dalej. Jakiś hotel. Kryptomor rozwalony. Tutaj jeszcze są kolejne potencjalne roszady. Warlord zniszczony, patrzymy dalej. Helion, królowa, trzy drony. Może tutaj jeszcze jakoś królową sobie wyłapać. Skałki są atakowane. Dziwne to wejście Cure'a. Patrzcie, że on się zatrzymał gdzieś na połowie mapy. Baza Shina, którą ma zaatakować, jest w ogóle gdzieś daleko. Tutaj jeszcze kontra Zerglingów też dodaje pewnie troszeczkę presji Cure'owi. A, bo on robi 8 Raksa, dobra. Też mi się połączyły kropki. Cure po prostu robi takiego Olina, nie? No bo taka liczba SCV też wątpliwa. Ale tak, tak, tak. Teraz to ma... Oho! Teraz to ma wszystko sens. No jest przejście właśnie, o tym mówiłem. Kurczę, że ten minerał został tak wcześnie wydobyty, wybrany. Czy 8 minuta, 10 sekunda tak normalnie, chyba koło 9.30 ten pierwszy minerałek na ogół jest wybrany. Coś tak SCV szybko pracowały. No dobra, ale w sumie to wejście nie jest takie problematyczne. Ten Sitchnack nie zostanie zniszczony, więc cały push Cure'a może leciuteńko opóźniony, ale on nie jest moim zdaniem osłabiony jakoś istotnie. Swoją drogą, Shin też chyba robi błąd, że nie robi plus 2 do pancerza, tylko ulepszenie do ataku do Dolingów i Bane'ów. Dobra, będzie ciekawie. Jest wejście. Atak w kurny lewruch mapy. Bane'y się turlają. No, kilka nawet nie najgorszych połączeń, ale Shin chyba słusznie postąpi, jeżeli odda po prostu tę bazę, bo nie jest mu ona aż tak potrzebna. No i znowu spróbuje wykorzystać lukę w minerałach. No tak, to przejście. Sitchnack już tutaj chyba może przejechać, bo dwa minerały zostały wydobyte. Rozstawienie go... No nie wiem, czy pomogło, ale zrobił to zrobił. Bardzo mądre kontrataki Shina, no naprawdę, to gra na czas, posiłków przez chwilę nie można dosyłać. Atak frontalny. Cure'a jest tym samym troszeczkę słabszy. Ciekawe, w którym momencie się zbierze do obrony. Widzimy, że nie zamierza robić Viperów. On ma chyba ze 100 Zerglingów, tak, 103, 37 Bane'ów. No potężne liczby w zasadzie u Shina. Jeszcze część będzie atakować od pleców, więc... Tym silniejsze tylko będzie to zagranie. Trzy siege tanki jedynie. No to nic tylko brać, nic tylko atakować. Doskonale. Piękna miazga, świetnie zagrane przez Shina. No i jestem trochę zaskoczonym. Ale wszystko wskazuje na to, że to Shin awansuje do kolejnej rundy, a Cure odpadnie z turnieju. Na jego nieszczęście jeszcze przed ulepszeniami kolejnymi właśnie do piechoty rozegrała się ta batalia. Będzie dosyłać, będzie walczyć dalej, ale gdzie on tak naprawdę może teraz podejść? No tutaj teoretycznie, no właśnie, tylko teoretycznie może atakować, mam wrażenie. A 8 Kamel, mega dziękuję, 107 lat, pozdrawiam gorąco. Buongiorno. Siema, siema, tutaj oczywiście plus 2, plus 1, jeżeli chodzi o Shina. Banshee w akcji.
Dobrze to wygląda. Pure oczywiście. Próbował naprawiać tę barykadę. O, jeszcze do pierwszej bazy, jakby chciał, to może by biegł za reglingami. W ostatniej chwili Cure podnosi swoją barykadę. No i znowu traci czas. Traci nawet SCV-ki teraz. Będzie bardzo trudne to dla Cure'a, ale nie takie rzeczy w sumie widzieliśmy, nie? No bo nawet teraz widać, że Teran na spokojnie pracuje na 3-3. Shin też się ocknął i w końcu robi ulepszenie do... Znaczy na budynek do Hive'a, czyli Infestation Pit. Witamy Sołciński, siema wszystkim, cześć Bay. Zdecydowanie trzeba uważać tej pozycji. Lekki dylemat Shina pewnie, no bo z Erglingami w biegu, ale pytanie, czy opłaca się też wysyłać resztę jednostek, bo czasami wysyłamy ich za dużo, dzieją się wtedy złe rzeczy. O, tutaj jeszcze dwa medivaki wyczyszczone. To się Cure nie wykazał. O, trochę potracił, trochę został właśnie znowu zakręcony. Już nie wiadomo, czy kontratakować, czy jednak się cofać i kampić, no ale na 34 SCV to on długo nie pożyje. I jeszcze mamy atak z tej strony. Ładnie, no. Całkiem, całkiem poprawne są te akcje Shina. I tutaj też dobra obrona. I mid Cure'a już poniżej setki. No i w końcu zawodnik tym Liquid się poddaje. No, brawo Shin. Wyciągnął tę serię, ten mecz. Na poprzedniej mapie w sumie podjął spore ryzyko ten Master Roach i tutaj trzeba było tylko obronić się przed trzebazowką. Nawet dziwię się, że Cure takie zagranie na tę mapę dobrał. Może liczył na jakiś element zaskoczenia. GG.